Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Było to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową. Zostało przeprowadzone w ramach akcji Burza. Głównym celem było pokonanie Niemców, a także obrona przed stworzeniem w Warszawie władz państwowych narzuconych przez ZSRR. Powstańcy opierali się przerażającej sile wroga przez 63 dni, w czasie których zginęły setki tysięcy ludzi, a ponad 85% powierzchni Warszawy zostało doszczętnie zniszczone. Kapitulacja nastąpiła 3 października 1944 roku. Nie ma wątpliwości, że Powstanie Warszawskie to jedno z najistotniejszych wydarzeń końca wojny, a ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i polemik. By upamiętnić to tak ważne dla naszego kraju wydarzenie, co roku organizowany jest bieg Powstania Warszawskiego. W tegorocznej 24. już edycji nie zabrakło sieradzkich akcentów. Zwycięzcą biegu został Artur Kozłowski, zawodnik MuLKS MOS Sieradz. W biegu wzięła również udział bardzo liczna ekipa zawodników z Sieradza pod wodzą dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Grzegorza Pietruchy. Tak, 26 lipca, zawsze w każdą sobotę, w ostatnią sobotę lipca od 23 lat, a w sumie od 24 już w tej chwili, w Warszawie odbywa się bieg Powstania Warszawskiego. To jest taki bieg, który ma uczcić pamięć powstańców Warszawy roku 1944. A w tym roku przypada również 70. rocznica Powstania Warszawskiego. I postanowiłem w jakiś sposób to zaakcentować, żeby to był taki akcent nas szkolny, jednocześnie sieradzki, i pomyślałem sobie, że dobrze by było, żebyśmy w tym biegu wzięli udział. Pierwotnie myślałem o tym, żeby pojechać, wziąć 2-3 uczniów i po prostu tak tylko, żeby taki akcent sieradzki był, ale zgłosiło się bardzo dużo osób. Pomysł się rozrósł. Byłem bardzo zbudowany tym, że zgłosiło się tylu uczniów. W sumie pojechało nas 26 uczniów. Potem dopisywali się absolwenci, jak się dowiedzieli, że taki bieg jest organizowany. Plus rodzice, plus absolwenci. W sumie ponad 50 osób z Sieradza w tą sobotę, która teraz minęła, o 21 stanęło na starcie biegu. Jeden bieg na 5 km, drugi bieg na 10 km. Ja biegłem w tym biegu na 10 km. Zresztą większość z nas wybrała to zadanie trudniejsze, czyli 10 km. Nie było łatwo rzeczywiście. Ale no wspaniała postawa, przede wszystkim wspaniała postawa uczniów Jagiellończyka. Wszyscy dobiegli, wszyscy otrzymali właśnie taki medal. Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał piękny medal Powstania Warszawskiego. Nie ukrywam, że wtedy, kiedy ja dobiegłem i ten medal mi pani wręczała, to miałem wrażenie, że to ja wygrałem cały ten bieg, chociaż byłem tam oczywiście bardzo, bardzo daleko. Piękna idea, piękna sprawa. Każdy uczestnik otrzymuje taką koszulkę. Wszyscy biegliśmy w tych koszulkach. Te koszulki są w pakiecie startowym. Również biało-czerwona opaska z Polską Walczącą. To Polska Walcząca trochę mi tutaj już wyblakła, ponieważ no, było mokro, byłem spocony. Taka jest wybiegana, wypracowana. I chcieliśmy, żebyśmy też w tej grupie kilku tysięcy ludzi, bo w biegu na 10 km biegło ponad 7 tysięcy ludzi, żebyśmy się jakoś tam odróżniali, żebyśmy mogli się odnaleźć. Takie opaski przygotowaliśmy tutaj z Kazimierzem Jagiellończykiem, z napisem, z nazwą naszej szkoły. Także biegliśmy w takiej opasce i w opasce tutaj tej narodowej. Piękna impreza. I teraz jesteśmy tutaj przy grobie Apolinarego Leśniewskiego, księdza, który był kapelanem Powstania Warszawskiego. Także mogłem z moimi uczniami w jakiś sposób połączyć Powstanie Warszawskie z Sieradzem, tak? Bo taka też była idea tego. Panie dyrektorze, bieg Powstania Warszawskiego to oczywiście wyjątkowa, szczególna okazja, bo w tym roku mija 70. rocznica od Powstania Warszawskiego. Poza tym po raz 24., tak jak Pan na początku powiedział, ten bieg został organizowany. Ale doskonale wiemy, że towarzyszyła temu biegowi doskonała, świetna, szczególna atmosfera. No tak, tak. No, nie sądziłem, że uda mi się zgromadzić i uczniów, i absolwentów, i to takich absolwentów, którzy skończyli rok temu szkołę, czy dwa lata temu, ale również takich, którzy kończyli szkołę 30 lat temu, bo tacy też biegli. Były takie piękne sytuacje, które no, mocno mnie wzruszyły. Bieg na przykład pan Maciek Rogala, nasz absolwent, który robił maturę, mogę się pomylić, ale chyba 30 lat temu, z małżonką, która jest również naszą absolwentką, i jego dwóch synów, którzy też są naszymi absolwentami. Cała czwórka biegła na 10 km. Biegła pani Kurzawska z córą, tegorocznym maturzystką, biegł pan Sławek Balcerzak z córką. Także to były takie biegi jednocześnie i rodzinne, ale takie no, pokazujące naszą pamięć o powstaniu. Klimat szczególny. Wszyscy podjęliśmy taką decyzję, żeby za rok również pobiec. I może, być może stanie się to taką tradycją, że grupa z Sieradza będzie
uczestniczyć w kolejnych edycjach tego biegu w Powstania Warszawskiego. Aż chodzi jeszcze o samej atmosferze, bo przed biegiem oczywiście został odśpiewany hymn. Tak, no to jest też taka szczególna chwila, bo przed samym startem, przed biegiem na 5 km, przed startem śpiewana jest rota, a przed biegiem na 10 km śpiewany jest hymn, więc 7 tysięcy ludzi przestaje rozmawiać i śpiewa hymn, plus kilka tysięcy warszawiaków, którzy nas tam bardzo mocno gorąco dopingują. No to robi rzeczywiście wrażenie i miałem też okazję patrzeć, jak reagują moi uczniowie, tak? Tutaj to są osoby, które mają 17, 18, 19 lat. Dla nich to, co się wydarzyło 70 lat temu, to naprawdę odległa historia. I myślę sobie, że jakaś refleksja w głowie takiego młodego człowieka będzie. Zastanowi się uczeń, co się takiego wydarzyło te 70 lat temu, że to jest tak bardzo ważne po tych 70 latach dla tylu tysięcy ludzi. No wiem, że młodzież to odebrała bardzo pozytywnie, jestem z nich no, dumny. Naprawdę to jest rewelacyjna postawa, świetna postawa. Na zakończenie proszę powiedzieć, dlaczego warto brać udział w tego typu biegach? Dlaczego warto kultywować tą historię, tą wiedzę? Tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze to jest promocja ruchu biegania, zdrowia. To jest jedna kwestia, no, a druga to jest właśnie ta otoczka patriotyczna. Ja myślę sobie, że jak ktoś się ubierze w strój sportowca, i pobiegnie, tak? I się mocno zmęczy, bo przecież wiedzieć, że te 10 km to dla mnie to był też duży wysiłek. I były momenty na tej trasie, kiedy myślałem sobie, no nie, zatrzymam się, no, albo zejdę, no nie mogę. Ale myślę sobie, no taki cel, rocznica powstania, to powstańcy walczyli i ginęli, dali radę, plus doping warszawiaków, to wszystko sprawia, że nawet jak człowiek już miał dosyć, to dobiegł, tak? Cel motywuje jeszcze bardziej. Oczywiście, zdecydowanie tak. I zresztą to no, nie tylko mnie, bo wszyscy później też mówili, że były takie momenty, kiedy już mieli kryzysy, kiedy jakieś kolki, chcieliśmy schodzić. Było bardzo gorąco, 29 stopni, a to wszystko jednak sprawiło, że dotarliśmy do mety. No i potem ten medal na piersiach jest naprawdę takim no, symbolem, że warto było. Naprawdę a warto co było. Się czuje, kiedy dobiega się po tych 10 kilometrach? Czuję się przede wszystkim wielką radość, tak? Wiele osób całowało ten medal od razu. Taką wspólnotę się czuje, taką... No i radość z wolności, tak? No, mamy wolność, w tej chwili nie musimy walczyć z nikim i oby tak dalej było, więc no, to taka konsumpcja wolności, tak? Taka radość, że musimy spojrzeć do Warszawy w sobotę, w piękny wieczór, pobiec, uczcić pamięć powstańców i szczęśliwie wrócić. Za rok wracacie w to samo miejsce? Tak, za rok wracamy. Za rok wracamy i jeszcze chciałbym powiedzieć, że 1 sierpnia będą te uroczystości centralne oczywiście w Warszawie, ale u nas tutaj w Sierazu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego takie uroczystości będą i chcemy się pokazać w tych koszulkach z tymi medalami, tam właśnie, później będzie wystawa w muzeum, otwarcie wystawy w muzeum, w Sierackim Muzeum. Wiem, że tam też będą zdjęcia z tego naszego biegu, także wszystkich Państwa serdecznie no, zachęcam do oglądania tej wystawy. Możecie Państwo nas tam zobaczyć na zdjęciach, nasz wysiłek i naszą radość. W biegu uczestniczył również były dowódca 15. Sierackiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, generał brygady Mirosław Siedlecki. Moi drodzy, Artur Kozłowski z czasem około 14 minut 30 sekund zwyciężył w biegu Powstania Warszawskiego. Zobaczymy, jak to będzie czasem, ale Artur pewne zwycięstwo z przewagą 150 metrów na drugim nalecie Mariuszem Giżyńskim. Brawa serdeczne, zawodnik z Warszawy reprezentujący Wodę Poznański Klub. Brawo Mariusz! Mariusz osiągnął metę z czasem około 14 minut 45 sekund. Także tak jak wspominałem, spodziewaliśmy się tu czasu poniżej 5, poniżej 15 minut dla chcących sprawdzić się na rowerze na takim dystansie. To przypominam, że trzeba rozwinąć prędkość wyżej 20 km na godzinę, żeby osiągnąć wynik 15 minut na mecie. Także zapraszam serdecznie do sprawdzenia, jaka to jest prędkość. I tutaj patrzymy, trzeci na mecie, Jacek Michowski! Proszę Państwa, zwierzak treningowy! Tutaj ruszy, walcz mocno Jacuno, walczysz na końcu, jest trzecie miejsce! No na pewno ten bieg był jednym z moich etapów przygotowań do Mistrzostw Polski na 10 km, które teraz się odbędą w weekend następny. No a po drugie miałem na celu również przyłączyć się do tej pięknej idei uczczenia powstańców Powstania Warszawskiego, okrągła rocznica 70, także to wszystko złożyło się, moje właśnie sportowe doznania i jakby tu pozasportowe złączyło się w jedną ideę, która wyszła bardzo pozytywnie, a sam bieg
na 5 km. Trasa bardzo fajna na Starym Mieście w Warszawie, także były różne inscenizacje, była odśpiewana rota przed biegiem. No to wszystko naprawdę ma niesamowity charakter, niespotykany nigdzie w Polsce. Do tego uczestnictwo no, ponad 8 tysięcy zawodników, także no, to jest niesamowita rzesza, robi naprawdę duże wrażenie i emocje są niesamowite. Było troszkę ludzi z Sieradza i naprawdę każdy, kto był, chwalił sobie tą imprezę, także myślę, że wszyscy wyjechali zadowoleni z Warszawy. Powiedziałeś o uczczeniu w pewnym sensie 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. No już lepiej niż zdobywając najwyższy laur na tej imprezie nie mogłeś chyba tego zrobić. No tak, myślę, że każda forma jakby tutaj uczczenia pamięci powstańców, którzy zginęli, jest bardzo dobrą formą, a do tego dla mnie było na tyle to wyjątkowe, że na dekoracji, gdzie wręczano mi tam jakieś medale za zwycięstwo, było również około 10 powstańców, którzy jeszcze żyją, także było to niesamowite. Tak naprawdę ten dzień no, należał się im, bo to ich oddajemy im tutaj cześć za to, co oni zrobili. No, dzięki nim możemy rozgrywać takie biegi jak dzisiaj, także naprawdę należy im się wielki hołd za to. To dobry pomysł, połączenie sportu, sportowej rywalizacji z wiedzą i historyczną przede wszystkim. Jak najbardziej. Ja byłem tam 2 lata temu. No nie byłem jakiś super zapoznany z tematem Powstania Warszawskiego, a wyjechałem naprawdę dużo bogatszy o wiedzę. Rozdawano ulotki, rozdawano różne tam akcesoria, które dotyczyły Powstania Warszawskiego, także można naprawdę połączyć przyjemne z pożytecznym. Ja jako sportowiec jak najbardziej tu sportową formę pochwalam, uczczenia takiej idei, także no to wszystko składało się na to, że myślę, że każdy wyniósł coś dla siebie z tej imprezy. Powiedziałeś również, że to był niejako trening również przed przyszłotygodniowym biegiem. Jak ty to traktujesz, ten bieg w porównaniu do tego, co będzie się działo już za kilka dni? Jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to no, u mnie jeszcze jest taka forma, powiedzmy, wakacyjna, bo dla mnie liczy się wiosna i jesień. Staram się zawsze szykować 2 szczyty formy. Teraz to są takie przetarcia właśnie przed jesienią, jeszcze żeby nie stracić tej prędkości z wiosny, a nabrać troszkę na jesień. Ale 5 km to jest dla mnie takie przetarcie szybkościowe, powiedzmy, przed 10 km i jeżeli w tym tempie uda mi się wytrzymać na 10 km, to będzie bardzo, bardzo fajny. Jak jest Twój cel właśnie na ten bieg przyszły? Wszystko zależy, jak rywale postawią poprzeczkę wysoko i tak naprawdę no, mogę sobie gdybać, ale mówię, jestem w stanie nabiegać poniżej 30 minut 10 km i myślę, że jak taki wynik osiągnę, będę bardzo zadowolony, a które miejsce to da, no, wszystko zależy od rywali. Skądinąd wiemy, że w tym biegu Powstania Warszawskiego uczestniczył w nim również jeden z większych rywali, który będzie uczestniczył również w tym biegu w przyszłym tygodniu. Tak, zgadza się, Mariusz Giżyński również będzie uczestniczył. Wczoraj nie dał rady, ale zobaczymy jak to będzie za tydzień, bo bieg biegowi nierówny i tu te formy różnie skaczą i może być różnie. Ja też, no nie powiem, ale bardzo nie lubię takiej pogody jak teraz jest, przynajmniej w aspekcie biegania, jeżeli jest tak bardzo ciepło, a tam jest bieg w Gdańsku na Starówce, otoczony kamienicami, tam jest zawsze duszno, nagrzane. Jeżeli będzie taka pogoda, tam powiedzmy w tych granicach 30 stopni, no to też to może zagrać dużą rolę, także no może być różnie, zobaczymy, ale jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Na pewno to zwycięstwo pomogło, przynajmniej psychicznie. Jak teraz wyglądają Twoje przygotowania do tego biegu? Czy jest trening bardziej spokojny, stonowany, czy mimo wszystko na 100%? Ostatni tydzień jest bardzo spokojny, już jest odpoczywanie, łapanie tej świeżości, a ten bieg, który był na 5 km, na pewno podbudował mnie psychicznie, bo no, była bardzo duża niewiadoma tak naprawdę po ostatnim biegu Ursynowa, który był tak naprawdę już 1,5 miesiąca temu. No, nie startowałem nigdzie, także ta forma była zagadką dla mnie, a okazało się, że jest całkiem nieźle i można myśleć pozytywnie o przyszłym starcie. Na zakończenie chciałbym wrócić jeszcze do biegu warszawskiego, ponieważ w tym biegu uczestniczyło również znaczna grupa z Sieradza. To też chyba
fajny prognostyk na przyszłość. Tak, zgadza się. Mam nadzieję, że to będzie jakoś utrwalane dłużej. Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że wszyscy wyjechali z tego wydarzenia zadowoleni, będą chcieli tam wracać, no bo jest to naprawdę bardzo duże wydarzenie, a wiemy również, że wielu sieradzan uczestniczyło w samym Powstaniu Warszawskim. Też mieliśmy kilku powstańców, także my mamy za zadanie ich uczcić i myślę, że to fajnie się komponuje razem. Życzymy powodzenia w takim razie w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Dzięki.